Możliwość tankowania pojazdów wodorem w Koninie stała się faktem. W tym celu na terenie elektrowni Konin uruchomiono pierwszą w mieście stację, z której zasilano w to zielone paliwo autobus wyprodukowany przez koniński zepak. Do tej pory w Polsce nie jeżdżą takie autobusy, bo nikt nie produkuje wodoru i nie ma stacji tankowania. To, co zapowiadaliśmy jakiś czas temu w zakresie naszych planów wodorowych, właśnie się materializuje i Konin jest jednym z tych miast, gdzie wodór będzie środkiem, będzie paliwem, które będzie napędzało środki komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Koninie. To jest dosyć konsekwentna i racjonalna polityka Miejskiego Zakładu Komunikacji, ponieważ ten kierunek niskoemisyjnego transportu będzie musiał być obecny w wszystkich miastach w Polsce i w Europie. Zatem ci, którzy zdobędą pierwsze doświadczenia, później będą mieli łatwiej. Zatankowany jako pierwszy w nowej stacji został Nesobus, którego nazwa nie jest przypadkowa. Neso bowiem to pierwsze litery od słów nie emituję, spalin oczyszczam. A wodór jest tylko nośnikiem energii, z użyciem którego powstaje prąd do napędzania autobusu. To jest pierwszy polski autobus, który jest zeroemisyjny, który jeszcze oczyszcza powietrze. Pojazdy, które nie są zasilane paliwami kopalnymi, są przyszłością w polskiej komunikacji. Do tej pory dużo się mówiło o wodorze, ale widzimy, co się dzieje w Europie, na świecie. Ta wojna, która jest w tej chwili w Europie, te problemy z gazem, z ropą. Już dzisiaj nie zastanawiamy się, po ile będzie gaz, po ile będzie ropa, tylko w ogóle, czy ona będzie, prawda? A co więcej, my wodór możemy produkować w każdym mieście, w każdym miejscu. Także to jest też przewaga, że za kilka lat wodór będzie produkowany wszędzie. My możemy produkować wodór, możemy się uniezależnić, a przy tym możemy zrobić coś dla środowiska. Jest to całkowicie polski autobus, który został zaprojektowany od początku jako pojazd zasilany wodorem. Autobus, który zużywa około 8 kg wodoru w cyklu miejskim, potrafi przejechać na pełnym tankowaniu 450 km. Nie emitując żadnych spalin, potrafi zabrać na swój pokład do 93 osób. Ma wiele innych multimedialnych udogodnień dla pasażerów, ponieważ to jest autobus, który został stworzony z myślą przede wszystkim o pasażerach. Śmiało można powiedzieć, że to epokowe wydarzenie dla Konina. Pokazujemy to, że te plany związane z gospodarką wodorową rzeczy się dzieją, tak? Dzisiaj mieliśmy możliwość obejrzenia wyprodukowane przez konińską firmę, bo jest ona zarejestrowana w Koninie, zobaczenia produktu Nesobus, czyli autobusu wodorowego, który co prawda jest produkowany poza Koninem, ale firma jest zarejestrowana w Koninie. Jak przyznaje prezydent Korytkowski, wodór jest pierwiastkiem, który ma wielką przyszłość w gospodarce światowej. Ja się bardzo cieszę, że Konin jest miastem, który wiedzie prym w tym względzie w Polsce. Ta informacja pójdzie w świat, że Konin stawia na zielony transport publiczny, ekologiczny transport publiczny, że miasto inwestuje, można powiedzieć, w czystość powietrza, ale i również dba o to, żeby miasto było miastem zielonym. I jeszcze nie tak dawno nikt poważnie nie brał zapowiedzi o zasilaniu pojazdów wodorem i uruchomieniu jego produkcji w Wielkopolsce, a dokładniej w Koninie. Plany się stały realne i tak jak poprzednio mówiłem, warto mieć wizję, warto mieć marzenia, warto mieć także dobrych partnerów, którzy także się zmienili, zapach mocno się zmienił, stworzył nową strategię, daliśmy pewien impuls i to tu potrzeba tego wspólnego działania. Także ja mam wrażenie, że trzeba iść pod prąd, trzeba być odważnym, ambitnym i myślę, że akurat Wielkopolska Wschodnia, Wielkopolanie stąd są ambitni, są osobami, które chcą zmieniać swoje miejsce. Po udanym tankowaniu zaproszeni na to wydarzenie goście, a także dziennikarze mogli przejechać się tym wyjątkowym autobusem po terenie elektrowni, ale nie była to tego dnia jego jedyna trasa. Chcemy też, żeby autobus odwiózł pracowników zepaku w dniu dzisiejszym do domu po ulicach Konina.
Chętni mogli usiąść również za jego kierownicą, z czego skorzystał też prezydent Konina. Z jakimi wrażeniami? Niebywały komfort w tym autobusie rzeczywiście. Zresztą sam design, wyposażenie wnętrza, przemyślenia dotyczące szczegółów, każdego detalu w środku, uważam, że jest to światowa jakość. A i pewnie kierowcy, którzy będą prowadzili ten autobus, będą mieli wielki powód do satysfakcji, bo to będzie komfortowa praca. I również myślę, podzielą ten pogląd mój pasażerowie tego autobusu. Tymczasem już niebawem zacznie jeździć po ulicach Konina autobus wodorowy, ale póki co od innego producenta. Choć niewykluczone, że i Neso busy wkrótce będą do dyspozycji konińskich pasażerów.